Widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was przygotowałem Mercedesa C-klasy modelowo zwanego W204, przeważnie, chociaż powinno nazywać się te wozy rozdzielnie, tak, kombi W204, sedan S204. Jest to wóz, pierwsza rejestracja 2009 rok. Wóz pochodzi od pierwszego, jedynego właściciela, pana Rota, i serwisy były wykonywane w Mercedesie do końca. Wóz ma 300, prawie 2000 przebiegu. Ostatni serwis był wykonywany przy 299, tak jak Wam powiedziałem, w serwisie. Z takich rzeczy podstawowych, wóz jest bezwypadkowy. Jedyne podwójną warstwę lakieru ma maska, ale przy tym przebiegu, aby nie było odprysków, jest to po prostu nierealne, więc po prostu wydaje mi się, że ktoś go pomalował ze względów tylko kosmetycznych, bo jak widać, spojrzy się pod maską, wszystko jest ok. Tylny prawy błotnik, mierzyłem go jeszcze parę minut temu, ma chyba ciut więcej, około 30-40 mikronów, mogła być jakaś rysa. Ale przejdźmy do tego, jak ten wóz się prezentuje i co ma na wyposażeniu. Wyposażenia takiego zewnętrznego: macie czujniki parkowania przed tył, niewidoczny hak fabryczny, który sobie można po prostu podpiąć czy tam wyciągnąć z tyłu, żeby coś przyholować. Jest to wersja Avantgarde, czyli bez tego wystającego znaczka na masce. Były też wersje oczywiście z takim standardowym wystającym znaczkiem Mercedesa i zwał się chyba Classic, i jeszcze teraz widzę, ma przeciwdzielne, więc fajny plusik. Oczywiście czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, bardzo przydatna rzecz. No i nie wspomniałem Wam o silniku. Jest to kompresor, lubiany kompresorek, przy chyba o mocy 156 koni. Nie pamiętam, czy to od 1.8 czy 1.6, bo one wychodziły bardzo, bardzo podobnie. Silnik udany, możecie nawet wrzucić do niego LPG. I cóż jeszcze Wam powiem, wczoraj sprzedawałem taką C-klasę, też czarną, w sedanie, tylko poliftową, i przyznam Wam się, że naprawdę te samochody są dobrze wykonane i jeżeli ktoś je serwisuje, to nie ma się do czego doczepić, a tutaj już Wam idę pokazać, że naprawdę ktoś nie żałował na ten samochód. O, panu macie jakieś nie Chińczyki, tylko Micheliny, bardzo ładne, chyba dwuletnie, czy tam z końca roku, tarcze. Widzicie, że nawet jeszcze nie zdążyły zardzewnić. Są w idealnym stanie i są tarcze to z klockami. Nie wiem, czy widać znaczek od Mercedesa, no jak był serwisowany w Mercedesie, tak musi być. Z przodu też tarcze świeżynki, więc myślę, że tutaj nikt nic nie będzie musiał dokładać do takich świecie spraw serwisowych, bo mimo tych 302 tysięcy kilometrów nie czuć z niego takiego wybujania. Jedzie bardzo sztywno, dobrze się prowadzi, nie wyje, nie kombinuje. Technicznie według mnie absolutnie nie ma niczego do zarzutu. Jeszcze na sam koniec zostało powiedzieć o stylistyce. Mi te samochody się podobają, naprawdę wyglądają do tej pory nieźle. Nie zepsuły się, a zwłaszcza ten lakier, który tutaj mamy czarny, fajnie pasuje do tych srebrnych akcentów. Naprawdę prezentuje się to tak ze smakiem, z jakąś tam elegancją, która często jest przypisywana do Mercedesów. No i cóż, przody naprawdę niezłe. No i ten grill jednak bardziej mi się widzi z wersji Avantgarde, bo są trzy takie, widzicie, paski. Classic ma chyba więcej, no taki, wiecie, jak kojarzycie stare Mercedesy, na przykład W203, no to na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi. No cóż, chyba o wozie to tyle. Więcej tu się nie ma na co nad nim rozwodzić. Macie jeszcze takich Mercedesów u mnie na kanale dużo, bo ja lubię te wozy. Dobrze mi się sprzedają i przede wszystkim dobrze służą klientom. I chyba nawet 23. takim właśnie Mercedesem z tym silnikiem byłem na Sylwestrze, bo moja A7 była wtedy w naprawie. Przywiózł, zawiózł. Byłem naprawdę zadowolony.
moi mili, nagram wam najpierw serwisy. To jest jego ostatni serwis zrobiony praktycznie 1500 km temu w Mercedesie w Zebranie, czyli tam, gdzie był po prostu ten Mercedes kupiony przez pierwszego właściciela. Dużo kilometrów nie zrobił, jak widać ma 301, prawie 302, no to od tego czasu zrobione 3000. No i tu macie jeszcze ogólnie takie wypisy serwisowe. Jak ktoś ogląda moje filmy, to kojarzy, że Mercedes już nie ma takiej typowej książki. W tych latach po prostu wam daje takie oto właśnie potwierdzenia. To macie ze 139, 105 i tam chyba jest jeszcze jedno, ale był długo serwisowany, praktycznie do końca. Tylko mówię, nie każdy to zbiera, niektórzy to wyrzucają, zostawiają to w domu. Dobra, ja to schowam i przejdziemy sobie do wnętrza. No to lećmy z wnętrzem. Mam nadzieję, że tutaj nam się ładnie wszystko nagra. Tak jak wspomniałem, jak nagrywałem go dookoła, no mało kto by uwierzył, że ten wóz ma 301 tysięcy. Ale taki jest urok kupienia samochodu serwisowanego w Mercedesie i od pierwszego właściciela, który kupił go w salonie. Jednak u nas te marki wszystkie mniej więcej się zjechały na równo, jako chodzi o jakość, czy o podejście przede wszystkim ludzi, takie jak Audi, BMW i Mercedes są traktowane w Polsce po równi, a jednak w Niemczech Mercedes czuć, że bardzo często jeszcze ma taką przewagę i w myśleniu ludzi jest traktowany lepiej. I nawet też sam serwis przede wszystkim z Mercedesa lepiej o te samochody dba i nie ma z tym tyle problemu z jakimiś wymianami, jak czasami u nas w kraju. Nawet widzicie, są dywaniki Mercedes C-klasa, ale pokażę wam tył. Z tyłu ISOFIX czyściutko, tak samo również na sufitach. Fotel pasażera też czysty, nic nie jest podklejane. Podoba mi się, że te listewki są czarne. Ładnie jest to wykończone. Od razu wam pokazuję jakość deski. Jakość naprawdę jest miękka. Tych plastików, nawet schowek jest miękki. Wszystko jest wykonane z jednej rzeczy. Tak samo jak i te boczki też są mięciutkie. Przechodzimy na środek. Jak widzicie, nawigacja jest i działa. A ten taki ciekawy pasek jest to, nie każdy wie, nie każdy miał Mercedesa, czujnik, który wam pokazuje odległość do przeszkody akurat z przodu. A żeby zobaczyć sobie z tyłu macie też ten czarny paseczek i po prostu patrzycie w lusterku, jaka odległość została do zaparkowania. No i lusterko mamy z fotochromem. Tu sobie oczywiście możecie puścić na radio, posłuchać muzyki. I ciekawe, czy ma jeszcze odbieranie połączeń. Tak, ma Bluetooth, możecie zawsze sobie odebrać telefon i pogadać wygodnie, bez trzymania go w ręku. Tutaj podgrzewane fotele, nie wszystkie to mają. Klimatyzacja automatyczna, sprawna, dwustrefowa, wyłączyłem, żeby nam nie przeszkadzała. Jak widzicie, nic tu nie było palone. Tak samo 300 tysięcy, mieszek jest w idealnym stanie. Tak samo gałka też nie jest mocno zużyta. Tutaj sobie regulujecie, jak widać, przełącznikiem i wybierać. Taki joystick podobny jak w BMW, bardzo duży schowek i podłokietnik. Spokojnie da się tutaj schować kilka rzeczy. No i jeszcze oczywiście miejsca na kubeczki. Dalej sobie przechodzimy na środek. Kierownica spójrzcie, jak się prezentuje. 300 tysięcy. Myślę, że ktoś by, jakby miał 150 tysięcy tu ustawiony, nikt by nawet słowa się nie odezwał. Kierownica jest ze sterowaniem, funkcjami komputera i innych rzeczy. Tutaj jest też większy wyświetlacz. Nie wszystkie mają te duże wyświetlacze. Niektóre mają taki dużo mniejszy, więc nie jest to jakaś biedna wersja. Proszę bardzo, tutaj airbag kolanowy i nie wszyscy znają taki smaczek jak nożny ręczny. Ktoś miał starego Mercedesa, to doskonale zna, ale tak to ręczny zaciskacie tutaj, a tym go, patrzcie, puszczacie. Światła z automatem. I tak samo oczywiście wycieraczki również automatyczne. Widzicie, tu macie na trzy kropki, a nie działają, więc dopiero gdy spadnie deszcz lub jakaś woda na auto, odpalą się. Proszę, cztery elektryczne szyby. Tutaj też jest ładnie, niezużyte, nic nie odklejone. No i jeszcze lusterka są składane. Fajnie, bo jak go zamykacie, składają, otwieracie drzwi, to się rozkładają. I jak widzę, widzicie, mają taki pasek dookoła, więc mogą być też fotochromatyczne, jak i to lusterko wsteczne. No i spójrzcie na boczek. Boczek 300 tysięcy. To samo jest wszystko idealnie. No i fotel, teraz może będzie widać.
jest ustawiany elektrycznie, więc też jest to duża wygoda. Mi się wydaje, że naprawdę nic mu tutaj wielkiego do szczęścia nie brakuje. Czy wszystko powiedziałem o środku? Chyba tak, jakość naprawdę dobra. Mercedes w końcu wrócił do łask po tych swoich seriach tak zwanych okularników, gdzie bardzo gniły i nie tak dobrze trzymał jakości jak te klasy wcześniejsze tych Mercedesów. Dobra, cóż, o wozie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to może być to komentarz, czy tam jakieś inne sugestie. Można również zostawić na moich mediach społecznościowych, takich jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest wystawione? Wbijcie na mavkarautomoto.pl albo po prostu zapytajcie, bo czasami mam dużo samochodów niepowystawianych i da się je kupić jeszcze przed wrzuceniem na portal ogłoszeniowy. Pamiętajcie, że każdy samochód u mnie zapłacony, nie płacicie 2% w skarbówce. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli tego pojazdu nie macie, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę go na lawecie. No i cóż, jeżeli samochód z filmu się sprzedał, a szukacie podobnego lub też innego, możecie się do mnie odezwać. Mogę Wam czegoś poszukać na zamówienie. To by było na tyle. Do następnego. Cześć! We'll be right back.